Cześć, z tej strony Artur Wiktor. Witam Cię w kolejnym nagraniu Wskazówki Marketingowe. Dziś porozmawiamy sobie szczegółowo na temat budowy wizerunku w sieci. Zapraszam do oglądania. Przed rozpoczęciem budowania wizerunku w sieci musisz zadać sobie dwa bardzo ważne pytania. Jak nas widzą inni i jak sam na siebie patrzysz? Jeśli chcesz stać się osobą publiczną, to musisz pomyśleć nad tym, co inni zobaczą, jeśli będą obserwować Twoje działania. Jakie wnioski wyciągną na temat Twojego zachowania czy też stylu? Postrzeganie siebie również łatwo możesz rozbić na kilka pytań. Co myślisz o sobie, gdy wstaniesz lewą nogą? Co chodzi Ci po głowie, gdy masz gorszy dzień? Wstałeś późno albo nie mogłeś spać. Nie wiesz, co z sobą zrobić. Czasami nawet czujesz totalne rozdrażnienie. Tutaj mam na myśli bardzo poważne rozdrażnienie, gdy wstajesz lewą nogą. Może za łagodnie to przekazałem. Pomyśl sobie o stanie nastolatka, który w pewnym momencie wie, że może wszystko, a w innym ma depresję, bo zobaczył pryszcze na swojej twarzy. Ogólnie wychodzi na to, że Twój autorytet buduje suma myśli naszych o sobie oraz innych o nas. Zawsze zderzenie tych dwóch perspektyw pozostawia ślad. Masz dwie możliwości. Albo będzie przypominał ślad po rozniecionym robalu, albo odciśnięte w Alei Sław Twoje dłonie. Przed rozpoczęciem budowania wizerunku musisz odpowiedzieć sobie na powyższe pytania. Tylko wtedy będziesz mógł budować prawdziwy obraz szczerego siebie. Jestem teraz ciekaw, co wydaje Ci się trudniejsze? Zmienić własne myśli czy myśli innych? Podziel się w komentarzach poniżej, co wydaje Ci się najtrudniejsze. Dziękuję za uwagę, Artur Wiktor.